swoboda. To jeszcze niestety bitwa nieskończona. Ja oczywiście mieszkałam w wanie pod szpitalem. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, to reasumując pobyt w szpitalu... Jesteśmy już pod kliniką, także wchodzimy, trzymajcie do środka. Kciuki. Cześć, witamy Was w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle nagrywać na temat pobytu w szpitalu, Pawła choroby i tak dalej. No, długo nad tym myśleliśmy. Myśleliśmy, żeby zrobić live'a, ale ja nie wysiedziałbym na live'ie godzinę, a tak to po prostu przy nagrywaniu będę mógł robić sobie przerwy, bo mimo tego, że już jestem w wanie, to jeszcze niestety bitwa nieskończona, ale to zaraz się wszystkiego dowiecie. Zastanawialiśmy się, czy to nagrywać, dlatego że jest no, to temat taki dosyć prywatny, intymny, a im więcej tej prywatności pokazujemy, tym większy hejt na nas spada czasami, także często się wahamy przy właśnie takich tematach, ale myślę, że jest to temat, który wielu z Was interesuje i którym wielu z Was spędza sen z oczu, bo to zdrowie jest najważniejsze i o to zdrowie w podróży najbardziej się martwimy. Czy ubezpieczenie jest wystarczające, czy dostaniemy odpowiednią pomoc, jaka jest opieka medyczna w danym kraju, czy nam pomogą, czy nie zaszkodzą. Także no, te tematy są dosyć istotne. Drugą rzeczą, nad którą się zastanawialiśmy, żeby się tym wszystkim z Wami podzielić, był fakt, że jest to dosyć dla mnie intymna rzecz. Często bagatelizowana przez większość ludzi, ale jak widzicie, przez to, że nadejdzie ta chwila, że to wszystko się wydarzy, no, człowiek jest uziemiony podczas podróży i nie może dalej jej kontynuować, bo trzeba się niestety wyleczyć. A co to jest? To są... Chcesz się oprzeć? Nie, jest okej. Może się zamienimy. Nie, jest okej. Są to hemoroidy. Niby taka błahostka, bagatelizowana właśnie przez wielu ludzi, nieleczona tak skutecznie, tylko doraźnie. Tak też Paweł się przez wiele lat na to leczył. I przychodzi taki moment, że uziemienie całkowite, bo dopadł go tak ostry ból. Po prostu dostałem takiego ataku. Wszystko, co chyba tam było niewyleczone, wyszło na wierzch. No, będę mówił tak prosto z mostu, no bo nie wiem, jak to mam inaczej opowiedzieć. I po prostu zrobił się zator, zrobiły się zakrzepy. W sumie dobrze, że podjęliśmy taką decyzję, żeby pojechać od razu do szpitala. No, decyzja była natychmiastowa, bo jeszcze Paweł w tamtym momencie jeszcze w środę jeszcze chodziliśmy po Atenach, jeszcze byliśmy i w muzeum, a po prostu jak wróciłem po obiedzie do vana, to nie wiem, co to się stało i po prostu koniec. Odjęło mi całkiem po prostu głowę, rozum, bo taki ból mi wszedł, że nie do opisania. Dojazd do szpitala, słuchajcie, to była jedna wielka katorga dla mnie. Jechaliśmy w korkach ponad pół godziny. Mi się wydawało w tym momencie, że jadę jakieś dwa dni. Do dwóch szpitali, bo w momencie, gdy dojechaliśmy do najbliższego, powiedziano nam, że dyżur taki na ostry dyżur na takie nagłe przypadki jest w kolejnym szpitalu, więc musieliśmy dojechać do kolejnego. Nie było miejsca, tak, nie było gdzie zaparkować. Umieszczony był po prostu między budynkami, żadnego parkingu, wąskie uliczki. No ale jak z tym parkowaniem było, to jeszcze Wam później opowiemy. Trafiliśmy tam na ostry dyżur. No oczekiwanie było krótkie, mimo tak, że no, ludzi słuchajcie, po prostu było pół godziny mnóstwo. Z rejestracją, od razu po pół godziny byłem już u lekarza i po prostu lekarz mnie zbadała i od razu stwierdziła, że nie mogą mnie wypuścić, muszę zostać, muszę to chirurgicznie wszystko usunąć. No i tak trafiłem na oddział w szpitalu. Szpital nazywał się? Hipokratesa. Szpital Hipokratesa. No naprawdę poczułem się, jakbym był w takim antycznym szpitalu. Troszeczkę się przestraszyliśmy z Moniką, ponieważ wszystko wyglądało... No tak dosyć, dosyć zużyte, że tak powiem. No nie wyglądało to dobrze. Na szczęście poznaliśmy pielęgniarkę, która była na Erasmusie w Polsce, w Krakowie przez tam parę miesięcy. Bardzo dobrze Polskę wspominała i dużo, dużo nam pomogła. Zapewniła nas też, że mimo, że cały ten szpital nie wygląda zbyt dobrze i że jest po prostu beznadziejny system, dużo biurokracji i wszystko to zabiera czas, to specjaliści są tam bardzo dobrzy lekarze i nie tak. Mamy się co martwić o opiekę. Jeszcze nie wiem, czy to takie medyczną. Szczęście w nieszczęściu, że akurat trafiłem do szpitala, gdzie był no jeden z lepszych proktologów tutaj w Atenach i powiedziała, że naprawdę to mam duże szczęście, że on akurat jest na oddziale,
się mną zaopiekuje. Tak trafiłem na oddział, jak wam mówiłem. Na oddziale niestety tego wieczoru, w którego trafiłem, no, nie mogli mi zrobić zabiegu, ponieważ były inne przypadki wymagające większej uwagi i mnie najpierw tak troszeczkę spychali. Najpierw był taki plan, że zrobią od razu tego samego wieczoru, ale później niestety pojawiły się bardziej wymagające przypadki. Tak. I przesunęło się to na kolejny dzień. Na czwartek. Nic nie mogłem jeść. Ani pić. To było najgorsze. Miałem kroplówki podłączane, ponieważ oni sami nie wiedzieli, kiedy będą mogli przeprowadzić ten zabieg. Zabieg miał być w pełnej narkozie, no to nie można było przed tym jeść ani pić. Ani pić, dokładnie. A że miało się to zdarzyć w każdym, mogło się to zdarzyć w każdym momencie, także... Tak. Paweł żył tylko na kroplówkach. Tak, na lekach przeciwbólowych i w pewnym momencie, gdy ucinałem sobie drzemkę, po prostu wpadł nagle pielęgniarz, czy z łóżkiem rozkładanym szpitalnym. Położyłem się na tym łóżku i zabrali mnie od razu na blok operacyjny. Cały zabieg trwał około 1,5 godziny. Pełna profeska, super obsługa, niesamowici w ogóle ludzie na oddziale. Wszystko to, co myślałem o tym szpitalu po kilku godzinach pobytu z tymi ludźmi, z pielęgniarzami, z pielęgniarkami, z lekarzami, po prostu powiedziałem sobie, że nie mam się co martwić, że jestem w super rękach i naprawdę niesamowici ludzie tam pracowali na tym oddziale. Super się z tego cieszę, że tak trafiłem. Po zabiegu chwilowa ulga. Wydaje mi się, że też była spowodowana tymi wszystkimi jeszcze lekami i narkozą. Miałem bardzo dobry humor. Bardzo dobry, tak. Siedziałam cały wieczór, a Paweł tylko powtarzał: Monia, nie idź tylko nigdzie. Ja mówię, nie idę, tak. Jestem tam, ale nie idź tylko nigdzie. Takie śmieszne. Wszystkie zmarszczki mu się wygładziły, twarz zrelaksowana, uśmiech na twarzy, aż miło było popatrzeć po tych wszystkich męczarniach. No ale nie trwało to długo, bo kolejnego dnia znowu ból powrócił. Ból powrócił, mimo tego, że miałem pousuwane tam te zakrzepy, zatory, to po prostu znowu... No wszystko jeszcze musiało się wygoić, no tak mówił lekarz. No. I w końcu na drugi dzień Paweł mógł zjeść obiad. Jeszcze wieczorem po operacji zjadł jakiś tam budyń i galaretkę, ale taki normalny obiad dopiero zjadł na drugi dzień. No i nie był zbyt smaczny. No nie. Jak rosołek? Woda. Dosłownie woda. Zobaczcie, nie ma w ogóle oczek. No może ze trzy, no ale... Jak drugie danie? Drugie pytanie. Bezpłciowy tłuszczak, ziemniaczki. Bez soli. Oczywiście to taki żart. Wiadomo, że na chirurgii nie mogą karmić prawdziwym greckim jedzeniem. Nic nie może być tak przyprawione, pikantne i smaczne. No, wszystko jest po prostu takie ziemniaczki z wody, pire ziemniaczane. Rosiołek na wodzie. Ale, ale i tak smakowało. Najlepsze danie, jakie jadłem. Przez ten cały czas pobytu Pawła w szpitalu, ja oczywiście mieszkałam w wanie pod szpitalem, tam gdzie Pawłowi się udało zaparkować. No, a mieliśmy w ogóle szczęście, że znaleźliśmy jakiekolwiek miejsce, no bo wszystko tam było obstawione. Także no, tak to wyglądało. To był jakiś cud. Tak Paweł zaparkował wana w tym wielkim bólu między drzewami. Tutaj przeszkadzała gałąź, więc nie mogliśmy bliżej krawężnika podjechać. No i z drugiej strony też było drzewo. Tutaj zawadza o lusterko, jak się otwiera drzwi. No z przodu jeszcze stały auta. Po prostu znaleźliśmy jedyne takie miejsce, żeby stanąć na tej bardzo tłocznej, wąskiej uliczce. A to wieczorem przygrywały wentylatory. Do tego przyjechaliśmy praktycznie bez wody, z prawie pełną toaletą, bo mieliśmy już wyjeżdżać z Aten i po prostu gdzieś poza Atenami zrobić serwis. Także no, nie było lekko, wodę gdzieś tam nosiłam sobie ze szpitala. Butelka 1,5-litrowy. Zaczepiałam, żeby przytrzymali mi lejek, żeby wlać do środka. I miałam tam fajną przygodę, bo poprosiłam jednego pana właśnie, żeby przytrzymał mi lejek. I w momencie, kiedy lałam wodę, on mówi, że ale czy to jest paliwo? I ja mówię, myślałam, że po prostu boi się, że go pochlapię i mówię, że nie, nie martw się, to nie jest paliwo, to jest czysta woda. On mówi tak, ale ja nie rozumiem.
To jak ten samochód jeździ na wodę? No, gościu się nie kapnął, że to camper van jest. No ja super by było. Oczywiście, bo to wyjaśniłam i już zrozumiał później, ale pomyślałam sobie, że no nie jest jeszcze ze mną tak źle, bo ja też wielu rzeczy przy kamperze nie umiem robić. To mnie trochę pokrzepiło, że nie jest jeszcze aż tak źle. No musiałam sobie jakoś radzić. Na szczęście były sklep zaraz po drugiej stronie. Kawiarnia, cukiernia, piekarnie, no po prostu... Tak, Monika mnie uroczyła pyszną bułką, jak wróciłem ze szpitala. O, jaki to jak już mogłeś smak. Jeść. Tak, ale taką też nieduży kawałek, bo też tak od razu nie można jeść, nie wiadomo czego. Ale była przepyszna. Greckie słodkości po prostu wymiatają. No, przypadły mi do gustu bardzo, nie wiem, czy mam się z tego cieszyć. Po kilku dniach Paweł wyszedł ze szpitala. Dokładnie. Po trzech, dokładnie. Zostaliśmy jeszcze jedną nockę na tym... parkingu. A, jeszcze a propos parkingu, bo zapomniałam powiedzieć, że był to parking tylko na 3 godziny, a my staliśmy tam właśnie te 3 dni, prawie 4, no bo jeszcze ten dzień, kiedy przyjechaliśmy. Parking był płatny. Dostaliśmy mandat. Dostaliśmy mandat. Jednego dnia chodził pan parkingowy i po prostu zostawiłam w ogóle tam kartkę hospital emergency, no tak. Bo nie miał ten szpital żadnego parkingu, no i gdyby w momencie, gdyby pacjent przyjechał sam i musiał gdzieś zaparkować, zostawić samochód, no to co, dostawałby mandaty przez, nie wiem, tydzień, podczas którego by leżał w szpitalu, no to takie troszeczkę dziwne. Było, ale Monika spotkała pierwszego dnia parkingowego i on powiedział, że... Powiedział, że nie ma problemu. Pozdrów męża, nie tak, życzę zdrowia. Dużo zdrowia, także był bardzo miły. Przez 2 dni nie dostaliśmy mandatu, a na trzeciego pewnie chodził ktoś inny, akurat go nie złapałam. 10 euro. Więc... Mandat, mamy 2 miesiące, żeby go opłacić w sieci sklepów jakieś tutaj jest, nie pamiętam jak się albo nazywa. Albo na poczcie, albo w banku. Albo na poczcie, albo w banku, także... Tragedii nie ma, słuchajcie, za 3 dni parkingu 10 euro, przeżyjemy. No, jakoś będziemy musieli. Obyś wyzdrowiał. A co do tego zdrowienia, to jeszcze... Nie koniec. No później przejechaliśmy po prostu, no chcieliśmy stamtąd wyjechać, żeby stanąć w jakimś bardziej spokojnym miejscu, ale wciąż w miarę blisko od szpitala. Gotowy? Muszę sobie gniazdko mówić pod dupę. Mamy sobie dwie podusie, tak? To będę miał otworek na środku. Uważaj. Dobra, już kończymy nagrywanie. Tu nasza notatka. Już nas tu wszyscy znają w okolicy. Ciebie mnie. Mnie, tak, w każdej piekarni. Sklepiku. Ja uwielbiam jeździć po antenach vanem. Nie, jeszcze musimy tu jechać. Rewelacja. Po lewej stronie szpital. Pa, pa. I po krateju. Mam nadzieję, że nie będę musiał cię widzieć jeszcze raz. Nigdy więcej. No. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find. Przyjechaliśmy na wybrzeże. Jesteśmy pół godziny od tego szpitala, w którym byłem, tak, w porcie, w marinie. Nie w porcie Pireus, tylko w marinie, tutaj takie bardzo jachtowej. Ładne, luksusowe jachty stoją. Mamy ciszę, spokój, mamy zaraz toaletę. Zrobiłam pierwszy raz serwis toalety. Tak, I ją zepsułam. Tak, zapomniałam wcisnąć tego białego przycisku, co jest od powietrznika. I go wysadziło. Wessało go do środka i wystrzelił do góry. I mamy teraz tam po prostu taśmę przyklejoną i tyle, ale i tak jest dzielna, daje radę. Dzisiaj zatankowała cały zbiornik wody sama, 10-litrową konewką, ja jej tylko lejek trzymałem. No bo ja niestety przez 2 tygodnie nie mogę nic dźwigać, nosić, także no... Monia się wszystkiego uczy. Najważniejsze, że woda jest. Tak, to, że trzeba ją przynieść, to jakoś damy radę. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, to w tym wypadku skorzystaliśmy z europejskiej karty zdrowia, którą wyrobiliśmy jeszcze będąc w Anglii. To jest coś takiego jak chyba polska karta EKUS.
Anglia, mimo że wyszła z Unii Europejskiej, nadal ma podpisaną jakąś tam umowę, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i karta ta działa w takich nagłych wypadkach. Także nic za wizytę nie płaciliśmy, tak, ani za pobyt. Cały pobyt w szpitalu nic nie płaciliśmy. Dodatkowo mamy jeszcze prywatne ubezpieczenie, wiadomo, podróżujemy, także takie ubezpieczenie musimy mieć. Ubezpieczenie jesteśmy w firmie Allianz. Także jakby coś się stało, to warto mieć takie ubezpieczenie. No akurat w tym wypadku nie musieliśmy tego użyć, nigdzie nie musieliśmy dzwonić, nic potwierdzać. Nie było na to czasu po prostu, nie było czasu, po prostu pojechaliśmy do pierwszego lepszego szpitala. Reasumując, pobyt w szpitalu mimo tych pierwszych wrażeń oceniam naprawdę na piąteczkę. Super ludzie, super obsługa, co mogę więcej powiedzieć, no. Tym, szkoda, że tylko jeszcze nie jestem tak w pełni zdrowy, trochę zawiedziony, trochę podirytowany, bo myślałem, że wyjdę ze szpitala i po tym zabiegu będzie wszystko ok, ale niestety nie jest. Nie jest, bo jest to była pomoc doraźna. Chodziło głównie właśnie o usunięcie tych zakrzepów i zatoru, który no, mógłby nawet okazać się śmiertelny, więc była to dosyć poważna sprawa już na tym etapie. Żeby wyleczyć całkowicie hemoroidy, no to jest potrzebna albo operacja chirurgiczna, taka już bardziej skomplikowana, są jeszcze albo inne metody. I dzięki temu, że to się wszystko wydarzyło, dowiedziałem się, że jest również zabieg polegający na użyciu lasera. Jest to bardzo innowacyjna metoda. Dowiedziałem się, że jest w Atenach, jest jeden z najlepszych lekarzy w Grecji, proktolog, i który właśnie leczy tą metodą. Najmniej inwazyjna, najbardziej skuteczna, najmniej powrotów jest po tym zabiegu, nie jest inwazyjna, nie jest się pod narkozą, nie krwawi się, nie zostawia blizn, po prostu 15-30 minut na łóżku załatwiają sprawę. I co najważniejsze, nie wiem, dlaczego ja o tym wcześniej nie wiedziałem. No właśnie, dlatego chcieliśmy to nagrać, żeby was też poinformować. Żeby się z wami z tym podzielić. I wiem, że sporo chłopaków, którzy nas oglądają, jest też kierowcami, a wiadomo, że kierowcy ciężarówek najczęściej borykają się z tym problemem. Także chłopaki, dziewczyny, bo dziewczyny też się czasami borykają z tym problemem, nie czekajcie. Absolutnie jest to w tym momencie do wyleczenia. Nie wstydźcie się, rozmawiajcie o tym, bo jest to poważna sprawa. Szybka zmiana, bo Paweł już ledwo siedzi, także nie będziemy tematu przeciągać. Jedziemy jutro do tej kliniki. Napisaliśmy gdzieś tam maila w bardzo szybkim tempie, no bo już na jutro mamy wizytę. Tak, 16:30, wtorek. Jedziemy i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że lekarz powie, że Pawciu, jesteś gotowy do akcji i za parę dni ruszamy z tematem. Pozbędę się tego problemu, mam nadzieję, na dłuższy czas, ale jak to będzie, to zobaczymy jutro. Także przejedziemy się komunikacją w Atenach, pewnie i metrem, pooglądamy znowu jakieś ałajka archeologiczne. Zobaczymy, bo chcemy po prostu pojechać komunikacją, bo Paweł za bardzo nie może kierować. Bo nie, boję się znowu z tym parkowaniem. No, także widzimy się z wami za chwilkę. No i kolejny dzień. Ciężki dla mnie, bo musimy pokonać godzinną trasę, ale wydaje mi się, że damy radę. Musimy tylko dojechać w sumie tramwajem do stacji metra, potem przesiąść się do stacji metra i następny przystanek to już będzie klinika. Dosłownie 3 minutki od kliniki, także... Ale godzinkę trzeba będzie odbębnić. No ale zawsze to lepiej ruszamy niż kierować vanem. Ja jestem pełen nadziei. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Mamy już bilety na tramwaj. Można je kupić w kiosku albo w automatach. Niestety te automaty nie działały, ale na szczęście był kiosk. To jest bilet 90-minutowy, można się nim przemieszczać nawet z przesiadkami, byle nie przekroczyć tego czasu 90 minut. Tramwajem, metrem. No a my właśnie będziemy jechali tramwajem, a potem metrem. Nasza podróż się zaczęła dosyć stresowo, bo okazało się, że remontują linię, którą mieliśmy jechać. Tę siódemkę, znaczy w ogóle nie ma tego tramwaju, tak zrozumieliśmy, że chyba coś tam remontują. No i jedziemy trójką, podobno dojedziemy. Zobaczymy. W ogóle ciekawe. Są zupełnie inne numery niż na rozkładzie, także trochę nas to zmyliło. Ale popytaliśmy się ludzi i wygląda na to, że będziemy na czas. Kto tu nie skasowała? Monika z tego wszystkiego zapomniała skasować bilet. Nie wiem, jak to się kasuje.
Monika jak zwykle nie może się oprzeć. Musi zaliczyć każdą cukiernię, piekarnię. Monika już po zakupach, kawusia, oczywiście jakieś ciasteczko, czy to pizza. Monia wszystkie piekarnie musi zawsze oblukać. Ale byliśmy nie to jest nasz cel. Czasem, więc wykorzystałam. Jesteśmy już pod kliniką, także wchodzimy trzymajcie do środka. Kciuki. Trzymajcie kciuki, dzwonimy. Już jesteśmy po wizycie. Mamy złe i dobre wiadomości jednocześnie, ale Paweł po badaniu czuje się tak źle, że lecimy po prostu na metro, wrócimy do vana i... Zaraz wam wszystko opowiemy. Wizyta kosztowała 50 euro póki co, ale o reszcie powiemy wam już, jak wrócimy do vana. My już w wanie. Paweł musiał trochę odpocząć, bo badanie było bolesne. No i aż zakręciły się łzy w oczach, jak usłyszałam jego krzyk. Cichutko. Już jest wszystko okej. Znaczy tak jak, nie zupełnie. Tak jak wam mówiliśmy, są dobre wiadomości i złe. Dobra jest taka, że będzie można wykonać zabieg tą metodą laserową, który pomoże, mam nadzieję, już na stałe. A zła jest taka, że nie można zrobić tego teraz. Trzeba odczekać 2 tygodnie. Umówić się na wizytę, lekarz musi jeszcze raz wszystko zobaczyć i wtedy podejmiemy decyzję, kiedy zrobimy ten zabieg. Dostałem nowe leki, dostałem jakąś maść, która jest specjalnie przygotowywana. Specjalnie robiona. W tej farmacji, na tą która okazję. Jest obok tej całej kliniki. Także mam nadzieję, że mi to pomoże i tam się wszystko jak najszybciej zagoi. No czekać trzeba 2 tygodnie, dlatego że wszystko musi się wygoić po wykonanym zabiegu. Nie można teraz tego podrażniać i lekarz po prostu powiedział, że to nie jest dobry moment. Tak. No musi być po prostu. No ale najważniejsze, że można to zrobić, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Teraz chciałem wszystkim podziękować za słowa wsparcia, te wszystkie komentarze, które się pojawiły pod postem w niedzielę. Na Instagramie, na Facebooku po prostu może pozytywnej energii, która podniosła mnie strasznie na duchu i pomogła mi przetrwać te najgorsze chwile. Także wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście po prostu kochani. Nie spodziewałem się takiej reakcji, naprawdę. No, nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję bardzo Dziękujemy. Było nam bardzo, bardzo miło czytać te wszystkie wasze komentarze i czuć, że mamy takie właśnie wsparcie od was. Tak, zabieg będzie nas kosztował 1600 euro. Jest to troszeczkę drożej, niż mógłbym to zrobić w Polsce. O, muszę wziąć leki. Alarm ustawiony. Dobra, ale to za sekundę. Także mógłbym to zrobić taniej w Polsce, aczkolwiek nie jakoś dużo taniej, bo podejrzewam, że w stolicy Polski, w Warszawie, w jakiejś takiej jednej z najlepszych klinik musiałbym niewiele więcej zapłacić. Około 6 tysięcy, no tu wychodzi 6800 zł. Tak. No nie powiem, jest to nadszarpnięcie naszego budżetu, bo jak wiecie, nie wydajemy dużo na nasze podróże, więc to jest koszt jakichś 2 miesięcy. Albo 3 miesięcy w Turcji. No ale cóż, zdrowie najważniejsze, także po prostu podjęliśmy decyzję, że naprawiamy moje ciało i dalej kontynuujemy podróż bez obawy, że znowu coś się może wydarzyć. Dziękujemy też wszystkim, którzy pytali, czy mogą nas wesprzeć jakoś finansowo. Z tego powodu też uruchomiliśmy zbiórkę na Patronite. Jest to po prostu możliwość takiej jednorazowej wpłaty, bo normalnie na Patronite to są takie wpłaty cykliczne co miesiąc, więc tam możecie wesprzeć nas finansowo. Oczywiście dla chcących. Jak ktoś ma ochotę, dużo pojawiło się maili, dużo osób do nas pisało, czy nam może pomóc w jakiś sposób finansowo, żeby, nie wiem, jechać do jakiejś prywatnej kliniki, żeby nie jechać do szpitala. No chcieliśmy to po prostu zrobić najtańszym kosztem, no ale suma summarum jednak no, trzeba to naprawić w prywatnej klinice. Dokładnie, ubezpieczenie tak tego nie pokryje, więc no, tak jak mówię, oczywiście dla chętnych nikogo nie zmuszamy. Także nie czujcie się zobowiązani, my pieniądze na ten zabieg mamy, tak czy siak mamy, ewentualnie skróci to naszą podróż albo ją w jakiś sposób ograniczy, ale tak jak już mówiliśmy, zdrowie najważniejsze, dokładnie. Także... Także to tyle chyba z wiadomości. Tyle. Zapraszamy was serdecznie na film w niedzielę, który mam nadzieję uda mi się zmontować. Jest to drugi odcinek z Aten. Chcielibyśmy wam pokazać, jak można Ateny zwiedzić za darmo. Film będzie super.
jak zawsze. Tak, nagraliśmy jeszcze jak Paweł jeszcze jak byłem w formie, także miło mi będzie patrzeć, jak sobie tam śmigam jeszcze po tych antenach ze zdrową dupką. Miał on być w tą niedzielę, ale niestety nie było czasu na montaż. No, także jeżeli ktoś chce wesprzeć odnowę tyłka montażysty. Żebym mógł dalej godzinami siedzieć i montować filmy, to zapraszamy na Patronite, ale to jest tak jak mówię, my mamy na to pieniądze, ale każde wsparcie nam pomoże w naszej podróży. Także dzięki wielkie, że jesteście. Jeszcze raz dziękuję za te wszystkie, za komentarze, wsparcie. Jesteście niesamowici i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Hejka. No tak to jest właśnie, słuchajcie, jak zaczynamy nagrywać i coś w tle widzimy, że jakieś wiszą ręczniki, ścierki, torebki, więc żeby nam tu się nie bujały nad głowami i was rozpraszały, to je po prostu sprzątamy. No to dobra, to nagrywamy końcóweczkę, no.